9,5 miliona złotych zamierzało przeznaczyć miasto na budowę 6-oddziałowego przedszkola przy szkole podstawowej nr 4 w Zaborowie. 7 milionów złotych pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Niestety informacja z otwarcia ofert nie przyniosła dobrych wiadomości. Wszystkie oferty znacznie przewyższają wspomnianą kwotę. Najwyższa, firma Adamiec ze Strzelec Opolskich, opiewana niemal 15 milionów złotych. Najniższa, konsorcjum budowlanego Kontrakt Korent z Wilkowic, na 12 milionów 950 tysięcy złotych. Oferty wciąż są weryfikowane. Decyzja prezydenta jest taka, że jeżeli oferta będzie, ta oferta najniższa, czy będzie jakby uznana za właściwie złożoną, no to będziemy chcieli znaleźć w przyszłym roku finansowanie, jakby które zapewni realizację tej inwestycji. W tym roku te środki, które mamy w budżecie tego roku, na pewno starczą na pokrycie wszelkich zobowiązań, które mogłyby powstać w związku z realizacją tej inwestycji. Także my byśmy chcieli jednak rozstrzygnąć ten przetarg. Uważamy, że niestety inflacja jest taką też bardzo nieprzyjemną, tak zwaną falą, ja to nazywam, która nas może wręcz nie zatopić, ale stwarza poważne, bardzo poważne problemy. Wzrost cen czynników produkcji dla przedsiębiorstw wykonawczych jest tak znaczny, że my raczej uważamy, że bardzo trudno byłoby znaleźć korzystniejszą ofertę uzyskać, bo moglibyśmy na przykład nie walić w przetarg, nie powtórzyć, ale nie wierzymy, że jest to aktualnie możliwe. Przedszkole miało być pierwotnie 5-oddziałowe, jednak biorąc pod uwagę przewidywaną dynamikę rozwoju Zaborowa jako dzielnicy, zdecydowano się ostatecznie na 6 oddziałów.